Siemanko, ja nazywam się Maciek i poprowadzę kolejny odcinek Faktogramu. Dzisiaj bardzo fajny news związany z GTA 5 i to wydaje mi się, że taki, którego się nie spodziewacie. Więc co, jesteście ciekawi? Zaczynamy! Ten odcinek Faktogramu proponujemy zacząć od historii rodem z Ameryki. Trzech graczy przebrało się za nowojorskich policjantów, aby szybciej zdobyć swoją kopię GTA 5. Następnie zerkniemy, jak dobrze na telefonach może wyglądać polski przebój pod tytułem Anomalii 2. Pod koniec wrócimy natomiast do tematu GTA 5. Przyjrzymy się, ile gra zarobiła do tej pory. W tym odcinku, jeśli chodzi o recenzję, wybór padł na Papatier. Zapraszamy. Pomysłowość ludzka nie ma granic. Trzech graczy, nie mając ochoty na czekanie w kolejce po swoje egzemplarze GTA 5, a mając wielką ochotę na zagranie w przebój Rockstara, postanowili zadziałać niekonwencjonalnie. Czas akcji, nocna premiera GTA 5. Miejsce akcji, amerykańskie Staten Island. Scenariusz tej komedii napisało samo życie. Trzech miłośników gier postanowiło ominąć długą kolejkę ludzi czekających na swój egzemplarz GTA. W tym celu mężczyźni przebrali się za policjantów, następnie podjechali pod centrum handlowe nieoznakowanym radiowozem, ale z prawdziwym kogutem na dachu. Podejrzliwym ochroniarzom sklepu pomachali odznakami pożyczonymi od kolegów. Wszyscy dali się nabrać, więc panowie przebierancy szybko kupili swoje gry, po czym spokojnie odjechali. Wpadli bardzo głupio, bo wracając z akcji zawrócili w niedozwolonym miejscu tuż przed nosem prawdziwych stróżów prawa. Polska firma 11-Bit Studios pracuje obecnie nad przeniesieniem drugiej części Anomalii na urządzenia mobilne. I aby efekt konwersji był jak najlepszy, twórcy udostępnili aplikację testującą możliwości graficzne naszych telefonów. Aplikacja pozwala już teraz zobaczyć, jak będzie wyglądała mobilna edycja Anomalii 2. A będzie wyglądać rewelacyjnie, nawet lepiej niż na PC-tach, a to dzięki innowacyjnemu jak na smartfony systemowi globalnego oświetlenia. Osoby, które ściągną tę darmową aplikację, będą mogły wysłać producentom dane na temat swojego telefonu i statystyki mówiące o tym, jak ich smartfon radzi sobie ze wszystkimi graficznymi fajerwerkami. Pełna wersja Anomalii 2 pojawi się pod koniec tego roku na urządzeniach z Androidem i iOS-em. Najdroższa gra w historii, 250 milionów dolarów budżetu, jest równocześnie najlepiej zarabiającą produkcją rozrywkową w historii. Ale po kolei. Jak podaje wydawca, w ciągu pierwszej doby od premiery piąta część GTA zarobiła 800 milionów dolarów, wyprzedzając w tej kategorii dotychczasowego lidera Black Ops 2. Natomiast okrągły miliard dolarów gra zarobiła w zaledwie 3 dni, stawiając w cieniu takie filmowe przeboje jak Titanic czy Avatar. Do tego sukcesu dołożyli się także polscy gracze, bowiem w naszym kraju został pobity rekord największej growej premiery. GTA 5 już pierwszego dnia trafiło do 60 tysięcy graczy. Jednym słowem, wszyscy mogą otwierać szampana, bo każdy na nowe Grand Theft Auto po prostu czekał. Jeżeli wasz brat lub siostra, syn albo córka nie potrafią w nocy zasnąć, to warto czytać im relaksujące bajki, opowiadać ciekawe historie, a najlepiej włączyć na PlayStation 3 najnowszą Papatier, czyli wirtualną baśń z klimatem, morałem i fantastycznymi bohaterami. Kiedy za produkcję nowej gry bierze się japoński oddział Sony, który dał światu znakomite Shadow of the Colossus, to możemy być na 100% pewni, że oto rodzi się gra niezwykła. Jest to określenie, które najlepiej opisuje to, co oglądamy na ekranie. Papatier rzuca nas na deski teatru lalek, w którym głównym herosem jest nasz bezgłowy bohater, rzucający wyzwanie misiowi bandycie królewskiemu. Dlaczego bohater nie ma głowy i dlaczego miś bandyta królewski jest taki zły, o tym informują nas świetnie zmontowane, a przede wszystkim wzorowo zagrane filmiki. Papatier jest pełne uroku, a opowiedziana w nim historia jest ciepła, magiczna, a chwilami mocno zabawna. Prawda, gra jest dedykowana głównie młodszym graczom, ale podczas zabawy nawet ci starsi mogą ryknąć śmiechem, bo nie brakuje w niej odniesień do współczesnej popkultury. A czym konkretnie jest sama gra? Wzoruje się na najlepszych platformówkach ostatnich lat, do garnka z pomysłami dorzucając patenty znane od na przykład serii God of War, jeśli wspomnimy emocjonujące potyczki z gigantycznymi bossami. Polski serwis gram.pl wystawia japońskiej produkcji pełną dziewiątkę. Chwali ją za jej niepowtarzalny styl, humor, pomysły oraz doskonałe spolszczenie. Natomiast gry Onet wystawia 8,5, ale w ogólnym podsumowaniu idzie o krok dalej,
i nazywa Puppeteer kandydatem na najlepszą konsolową grę 2013 roku. Szkoda jedynie, że gra wyszła tylko na jedną konsolę, czyli na PlayStation 3. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Faktogramu. Ja ze swojej strony się żegnam i mówię Wam do zobaczenia wkrótce. Cześć!